Witam bardzo serdecznie wszystkie osoby spod znaku Skorpiona w horoskopie na luty 2022 roku. Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale, to serdecznie zachęcam Cię do subskrypcji mojego kanału, abyś była ze wszystkim na bieżąco oraz abyś nie przegapił horoskopów na kolejne miesiące. Pamiętajcie, moi drodzy, że horoskop, który dla Was przedstawię, jest horoskopem ogólnym. I nie z każdym wszystko będzie musiało rezonować. Jeżeli ktoś z Was potrzebuje porady indywidualnej, to zapraszam do kontaktu. Mail kontaktowy do mnie znajdziecie w opisie tego filmu. A teraz, moi drodzy, już nie przedłużamy, tylko patrzymy. Osoby spod znaku Skorpiona, które oglądają teraz ten film, co Was może czekać w lutym 2022 roku? Popatrzmy, moi drodzy. Horoskop jest horoskopem ogólnym, bez podziału na poszczególne sfery życia. To, co Tarot zechce Wam pokazać, ja postaram się to przekazać najlepiej, jak potrafię. Patrzymy, moi drodzy. Energia ogólna tego miesiąca. Karta cesarza. No, moje drogie Skorpiony, widzę, że tutaj głównie będziecie chcieli skupić się na sferze pracy i na finansach, czyli na tej materialnej sferze życia. Bardzo dobry czas na to, aby rozwijać się zawodowo, aby podwyższać swoje kwalifikacje, ale też sprawy związane z ważnymi mężczyznami w waszym życiu mogą być tutaj istotne w lutym. Co mam na myśli, mówiąc ważny mężczyzna w twoim życiu? Ważnym mężczyzną w twoim życiu może być twój partner, twój mąż, ale ważnym mężczyzną w twoim życiu w tym miesiącu może być również twój szef. Szef w twojej pracy bądź inny mężczyzna na wysokim stanowisku w miejscu twojej pracy. Mężczyzna taki będzie istotny w lutym i będzie miał wpływ na twoje życie. Myślę, moje drogie Skorpiony, że będziecie miały szansę w lutym na wzmocnienie swojej pozycji zawodowej. A popatrzmy, co wam tutaj może w tym miesiącu poprzeszkadzać. No a Skorpionom w tym miesiącu może poprzeszkadzać to, że nie będziecie gotowi odejść od pewnych schematów zachowań, od których już powinniście odejść. Nie będziecie w stanie przekroczyć pewnej bramy, którą już dawno powinniście przekroczyć, moje drogie Skorpiony. Widzę tutaj problem z pożegnaniem się z kimś lub z czymś z przeszłości. I tutaj jest główny problem, moi drodzy. Mam też takie wrażenie, że co niektórzy z Was boją się wypłynąć na szerokie wody. Jak to rozumieć? Co niektórzy z Was boją się podjąć nową pracę? Co niektórzy z Was boją się wejść w nowy związek, gdyż zostali skrzywdzeni przez osobę z przeszłości? No i Wy, moi drodzy, powinniście się tutaj tych lęków, tych strachów i tych obaw po prostu wyzbyć. Zobaczmy, jakie są głębsze uwarunkowania tego, jaka jest podstawa naszego czytania. Trójka monet. No, moi drodzy, jak najbardziej tak. Miesiąc jest miesiącem dobrym na to, aby rozwijać się zawodowo i finansowo. Będzie to szczególnie dobry miesiąc dla tych osób, które już wcześniej inwestowały swoją energię w pracę, czyli dużo energii wkładaliście w to, aby dokładnie, precyzyjnie wykonywać swoją pracę, i takie osoby otrzymają w lutym nagrodę. Nagrodę w postaci pieniędzy bądź nagrodę w postaci awansu czy też podwyżki. Sfera zawodowo-finansowa pokazuje mi się dla Was dobrze, pokazuje mi się tutaj jako ta dominująca sfera Waszego życia. Jeżeli ktoś z Was chciałby tutaj wyjeżdżać do pracy gdzieś daleko za przysłowiowe wody, to niestety mogą być tutaj problemy z wyjazdami, mogą być jakieś blokady. Zobaczmy, co otrzymujecie od losu w tym miesiącu. Co otrzymujecie w tym miesiącu od losu, moi drodzy? No, jeżeli chodzi o los, to ja mam tutaj pokazane, że będziecie musieli właśnie pozostawić coś za sobą i odejść od wszelkich schematów zachowań, które są dla Was złe, które są dla Was męczące i które już dawno powinniście pozostawić daleko za sobą. Tutaj jest czas na to, aby posłuchać głosu swojej intuicji i pozostawiać wszystko to, co złe, za swoimi plecami. Wy może jeszcze nie będziecie gotowe.
Nie będziecie potrafiły same tego zrobić. Nie będziecie same potrafiły na przykład odejść od tego mężczyzny albo porzucić to miejsce pracy, ale jeżeli wy same tego nie będziecie potrafiły zrobić, a góra, wszechświat będzie wiedział, że to jest dla was złe, to jest dla was męczące i już nie musicie się dalej w tym męczyć, to po prostu zrobi to za was. I jakaś życiowa sytuacja sprawi, że będziesz miała szansę odejść od czegoś, co jest dla ciebie już męczące od dłuższego czasu. Zobaczmy więc, co tutaj ma szansę odejść do tej przeszłości. Do przeszłości może odejść coś, co trwało krótko i było nowym początkiem. Czyli coś, co ledwo się zaczęło w waszym życiu, może już się szybko zakończyć. Czyli na przykład praca, jakieś dodatkowe źródło zachodu, które podjąłeś, drogi Skorpionie, niedawno może się szybko skończyć. Już w tym lutym być nieaktualne. Może jakiś nowy związek, poznałaś jakiegoś nowego interesującego mężczyznę albo jakąś nową interesującą kobietę. To jest tutaj pokazane, że niestety ta relacja może być naprawdę krótkoterminowa. Coś łatwo przyszło i łatwo poszło z czasem. A zobaczmy więc, co przychodzi. Nie ma się co załamywać. Przychodzi do was jakiś chłód emocjonalny, być może wy sobie nie poradzicie z tym odejściem. Ogólnie w tym miesiącu powinniście zwrócić uwagę na zguby, straty i zubożenia, gdyż sytuacja finansowa przy tych kartach powinna być dobra. Sytuacja zawodowa też powinna przy tych kartach być dobra, ale zwróćcie uwagę na to, abyście czegoś nie stracili, abyście czegoś nie zgubili, albo żeby coś nie zostało wam w lutym po prostu, drogie Skorpiony, skradzione, zrabowane. To po pierwsze. Po drugie, zwróćcie uwagę w tym miesiącu na taki chłód emocjonalny, gdyż możecie czuć się troszkę samotne, albo nawet bardzo samotne. Pustka w sercu jest tutaj pokazana, z którą co niektórzy z was nie potrafią sobie już poradzić. Ale też jakieś anomalia pogodowe w lutym się pokazują. Dużo śniegu, dużo zimna. No już dla kolejnego znaku zodiaku zobaczymy, czy ten luty tutaj nie przyniesie nam jakiś do naszego kraju wielkich mrozów, wielkich chłodów, bo to jest często w horoskopach pokazane. Tak, tutaj mamy zamieć śnieżną, także na to też uważajcie, gdyż pogoda też może wam w tym miesiącu zaszkodzić i napsuć nerw. Oczywiście ta nieładna pogoda. No ale no, co zrobimy, moi drodzy? Taki mamy klimat. Jak było lato, to wszyscy mówili, że nadciągały upały z Afryki. Teraz mamy zimę, wszyscy mówią, że nadciągają mrozy z Syberii. Ciągle coś nadciąga, ciągle coś przychodzi do nas. Zobaczmy, jakie jest tutaj wasze podejście do tego miesiąca. Karta cesarzowej, no... Bardzo ładnie. Wy będziecie tutaj chciały zadbać, jeżeli jesteście kobietami, o swoją kobiecość, jak najbardziej tak, co niektóre skorpiony będą miały potrzebę tego, aby załatwić jakieś sprawy związane ze swoją matką albo z macierzyństwem. Jeżeli chcecie zajść w ciążę, to macie w lutym taką możliwość, ale również możecie dowiedzieć się o tym, że ktoś dla was ważny spodziewa się tutaj dziecka, spodziewa się tutaj potomstwa. Drogie Skorpiony, jest to świetny miesiąc do tego, aby zadbać o swoją urodę, aby skupić się na tym zewnętrznym wyglądzie, który dla osób spod znaku Skorpiona również jest bardzo ważny. Zostanie to docenione przez ludzi wokół was. Zobaczmy, jakie tutaj jest wasze otoczenie. Czy wy możecie liczyć na wasze otoczenie? No przy tej karcie to ja bym tak bardzo na to wasze otoczenie niestety nie liczył. 8 mieczy. Ciężkość w komunikacji, zła komunikacja i blokady komunikacyjne. Raczej niestety nie liczcie na swoje otoczenie, na swoje środowisko, gdyż możecie się, drogie Skorpiony, bardzo rozczarować i to jest tutaj w kartach przede wszystkim pokazane. Problemy komunikacyjne. Możecie mieć problem z tym, aby się z kimś dogadać z waszego otoczenia. Będą tutaj blokady, które mogą być jeszcze w tym miesiącu nie do przeskoczenia. Zobaczmy, jaka jest rada dla zodiakalnych skorpionów. Radą dla zodiakalnych skorpionów jest to, abyście skupiły się na swojej intuicji, moje drogie skorpiony, gdyż to tutaj będzie dla was bardzo ważne i bardzo istotne.
Jeżeli będziecie potrzebowali pomocy osoby ezoterycznej, to warto zgłosić się do tego doradcy ezoterycznego, do tej wróżki, do tego wróżbity, do tego energoterapeuty, czy też do tego psychologa, tak? Gdyż to będzie tutaj dla Was bardzo pomocne. Ale też słuchajcie się głosu swojej intuicji, gdyż ona będzie Wam tutaj podpowiadała i po raz kolejny jest pokazane to, że intuicja będzie Wam podpowiadać dobrze. I odczuwam bardzo wyraźnie tutaj to, że wpływ księżyca, energia księżyca będzie miała na Was bardzo duży wpływ w tym miesiącu. Także te fazy księżyca mogą na Was szalenie wyjątkowo w lutym oddziaływać. Szalenie. Być może jest jakieś specyficzne ułożenie planet na niebie, bo bardzo to w kartach jest tarota widoczne. No i podsumowanie, wynik miesiąca, a z buław bardzo dobrze, energicznie, działająco, wszystko się dobrze zakończy, będziecie mieli szansę na to, aby rozpocząć nowe rzeczy i na to, aby pod koniec miesiąca z wigorem wejść do następnego miesiąca, czyli do marca. Ślicznie Wam dziękuję, moje drogie skorpiony, za obejrzenie tego horoskopu. Jeżeli on się Wam podobał, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu filmu, to zostawcie serduszko w komentarzu, abym wiedział, że oglądacie horoskopy do samego końca. Ja życzę Wam wszystkiego dobrego i udanego miesiąca. Trzymajcie się, pa!